Mamy wielkie grillowanie, kolejne wielkie grillowanie w Żninie. Mamy konkurencję ryby, mamy konkurencję drobiu, mamy konkurencję wieprzowiny i wołowiny. Z ryby ekipy mogą startować na elementach łososia, miruny, sandacza. Jeśli chodzi o drób, serwują trzy elementy mięsa białego, trzy elementy mięsa czerwonego. Wieprzowina to jest łopatka i żeberko, a wołowina to jest łata i rozbyw. Czego szukamy, co oceniamy, na czym się skupiamy? Przede wszystkim jemy oczyma, to jest wygląd, chodzi nam o smak, chodzi nam o doprawienie, chodzi nam o soczystość mięsa, chodzi nam o przyprawy, o aromaty, o glazury. Korzystając z okazji, chciałbym przedstawić prostą, banalną rzecz na grilla, nie do końca docenioną w Polsce, natomiast Ameryka zajada się absolutnie żeberkiem w każdej postaci. Staramy się kupić żeberko, które jest żeberkiem paski. Nie szukamy tej wysokości żebera, bo w tym momencie ta ilość tłuszczu w środku jest niedobra, niesmaczna. Kupujemy cienkie żeberko paski. Następnie musimy ściąć warstwę tłuszczu, która w stopniu różnym znajduje się na takim żeberku. Następną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest ściągnięcie błony, dolnej błony na żeberku. Nakłuwamy delikatnie nożem, wprowadzamy palec i proszę bardzo, jednym ruchem ściągamy to, co zostało na dole. Takie żeberko przygotowane powinniśmy delikatnie zamarynować. Ja mam naszą firmową, gotową marynatę, która składa się z brązowego cukru, z kuminu, z soli, pieprzu, mielonego czosnku oraz mielonej cebuli. Posypujemy żeberko z zewnętrznej strony. Stronę dolną z żeberkami typowymi pozostawiamy bez zmian. Takie żeberko powinno wylądować w lodówce na godzinę, półtorej. Jemu to zupełnie wystarczy. Kładziemy sobie go żeberkiem w dół. Jeżeli dysponujemy zwykłym, normalnym grillem bez przykrycia, postarajmy się zrobić ze zwykłej folii aluminiowej taki daszek, który sobie ładnie wygniemy. Jak złożymy ją kilka razy, ona będzie stabilna. Przyłóżmy to, żeby ta temperatura miała szansę cyrkulacji w koło mięsa. Mamy 2 godziny później, otwieramy naszego grilla, mamy 94 stopnie, nasze żeberko przy kości jest absolutnie gotowe, pyszne i smaczne. W związku z powyższym bierzemy szczypce, bo to jest bardzo ciepła rzecz, wyciągamy żebereczko upieczone, kładziemy na desce, bierzemy pędzelek do glejsowania i glejsujemy. Nacieramy elegancko mięsko. Zaczyna się nam ślicznie świecić.